Siemanko, witajcie znowu na Bike Show CC. Zapraszamy Was dzisiaj na wyjątkowy, gravelowy odcinek, w którym Ryszard się wywraca. Rower się przewrócił, nie? Jeździmy po piasku. Patrzcie, cud się stał. Gubimy się. Nie, tato, nie ma piasku. Tato daleko jeszcze. I robimy masę innych głupich rzeczy. No i uciekamy z miasta. Dzisiaj na razie niebo nie wygląda obiecująco, ale prognozy są pewne, więc lecimy znowu na Olkusz, a tam już znowu gravelowa przygoda. Osobną kwestią jest to, że muszę sobie chyba ogarnąć jakieś mocowanie do kamery, do auta, żeby móc z Wami spokojnie właśnie stojąc w korku rozmawiać, bo w sumie takie filmiki z drogi to coś, czego na pewno będzie więcej, ponieważ no, jeżeli zacznie się w końcu normalny sezon i wrócimy do normalnego rytmu podróży, no to tych podróży będzie dużo więcej, bo jak pewnie mnie znacie, to wiecie, że ja bardzo dużo czasu w ciągu roku spędzam gdzieś w drodze po Europie. W takich normalnych sezonach to było nawet pod 30 tysięcy kilometrów przejeżdżanych rocznie gdzieś po na różnych wyprawach, na różnych trasach. No i fajnie by było do tego wrócić. Mam nadzieję, że tak w końcu też będzie, ale właśnie tutaj przyda się jakiś sposób na ogarnięcie nagrywania filmów w samochodzie, przede wszystkim jeżeli chodzi o dźwięk, czyli trzeba będzie chyba po prostu jeździć w aucie z mikrofonem krawatowym, żeby coś było lepiej słychać. A co to? Chyba właśnie zaczyna padać deszcz, który miał dzisiaj nie padać, więc jak to w życiu bywa, zaplanuj sobie coś, a potem wyjdzie jak wyjdzie. Jest i nasz bohater Ryszard! Jest bohater dzisiejszego odcinka. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale dzisiaj jesteś bohaterem, ponieważ dzisiejszy odcinek minie nam pod kątem rozmów o napędach 1x11 i rozmów z dwoma blatami, a także rozmów o dziwnych rozwiązaniach, bo ty jesteś tutaj ekspertem od technologii. Tak właśnie jest. No to wracamy do akcji. Piękne, jak widać, słoneczne okolice Olkusza. 70 km, kolejna szalona trasa Marcina. Jedziemy szukać dzisiaj piasków, więc może być tak, że te 70 km to będzie 5 godzin jazdy. Ej, zostaw mu tę oponę. Czemu mu psujesz? No, Rysiu, dzisiaj rekordowy wynik. 1,2 km od samochodu. Jest przejechane. Ale naprawdę, no, sorry chłopaki, ale choćbym się nie wiem jak starał, to nie da się na tych vlogach zrobić tak, żeby mleko wypadało dobrze po prostu. Nie no, no dobrze wypadło, tylko to nie jest naprawione, jest to działa. No. Elegancko. Co poszedł ten? Knocik poszedł? Poszedł knocik. Jakie knociki macie? Ledzynę. A, proszę. Palimy to? Co? Palimy to? A masz nożyczki? Bardziej nożyczki by się przydały. Nie mam nożyczek. Nie no, wygląda super. Bardzo tak robota. Myślę, jak że będzie mu tutaj o ramę tak. U siebie rób jak u siebie, a u klienta rób jak? Elegancko się na odpierdol. Rysiu nawet u siebie zrobił na odpierdol. Fachura. I love hard, so you could say I was shot by Cupid. Say less, but every now and then I drop my two cents. Tunnel vision could really be a nuisance. ISO, yeah, you know we be the movement. Don't ask what we doing, just know we always keep it moving. Ale to jest gravelowy raj! Kosmos! Było mówione, że jak Marcin zrobi trasę, to nie ma bata. Coś pięknego. Do raju nie chodzę. Ej, ja serio uważam. Jest mi nie po drodze. Uważaj, dzisiaj Rysiu rozśpiewany. Ej, serio uważam, że te okolice Olkusza to jest po prostu gravelowy kosmos. Woohoo! Polska Toskania. Polska Toskania. Zobaczcie, co tu się dzieje. Normalnie woda i ściel lazurowa. Coś pięknego. Single nad rzeczką, a wszystko bez wjeżdżania w góry. Kurde, żyjemy w raju, panowie. Naprawdę, rowerowym raju. Ale loko. Czy on da radę? Nie poddawaj się. Zacząłeś robić głupie rzeczy, to jest kończ. Kurde, ale klimaty jak w Roamie albo The Collective normalnie. Uhu! Zjechał! Skubany. Pojeżdżę z nim jeszcze rok i spróbuję. Fota roweru obowiązkowa i git. Watch out for intruders. Still a student to the game. You don't see me rocking chains, cause I think that is lame. All my brothers getting slain from the police. Klamko manetki, prawie Ultegrę. Nie, to jest ta dziwna grupa, która była przez chwilę, nie? Tak, pierwsza. Stara 785 RS. Połączona z X-Tekiem DI2. Tak. I zaciski też masz jakieś MTB pewnie, nie?
To są SLX-y, tak, dokładnie. Kurde, i to jest... I można, a można. Można, i ty można. Masz jeszcze... jeszcze tutaj ten... A, tak, bo jeszcze masz wyświetlacz z MTB i dodatkowo chyba masz jeszcze przyciski gdzieś spinterskie, nie? Czy nie masz nie, w tym? Nie, nie, nie. A w MTB-ku masz? MTB. Ty to jesteś, kurde, to jest inżynier złota rączka po prostu. Niesamowity. Elektronik Supersonic. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, więc patrzcie, jeden hak. Jakbyście złamali hak, to w pogotowie już czeka drugi. To jest, kurde, kosmos. Ale pytanie, czy go on odkręca, czy na przykład zmienia koło na drugą stronę i tak samo robi z korbą. Jak go znam, to mogłoby się okazać, że wiesz, łańcuch mu się po tarczy kręci i też jedzie. Chyba nie. Ale tu jest mega ładnie. Wyjadę. Nie no, panowie, to jest po prostu... To jest jakaś bajka. Teraz uwaga, Tom Pidcock atakuje. Znakomita technika. Środkiem! Ale lamus. Żony lamus. Dzisiaj, Ryszy, dzisiaj unikanie piasku to jest naprawdę, nie jest to metoda. No mamy już, nie, z 15 km przejechane, nie? O, kolejne drzewo zwalone przed bobrem. Tak. Tutaj uwaga na bobry. Uwaga na bobry. Pamiętajcie, w dzisiejszych czasach nie ma nic gorszego niż bóbr. Coraz trudniej jest spotkać, ale jednak... Jest no najgorzej, taki bóbr jeszcze jak cię zaskoczenia zaatakuje, prawda? Nie wiadomo. Słyszałem, że często kryją się w ciemnych miejscach. Słuchajcie, dotarliśmy chyba do końca świata. Nie wiem, co tu się dzieje, ale nie wygląda to dobrze. To są ten, gorący potok. Gorący potok. To jest sauna, dokładnie. W końcu dotarliśmy. Termy. Olkuskie termy. Posłuchajcie pieśni mojego ludu. Kurde, ale klimaty turystyczne są takie, że zwiedza się bajecznie, naprawdę. Polecamy każdemu tę trasę. Nawet w taką pogodę jak dzisiaj, jak widzicie, sucho nie jest, ale też jest przejezdnie. I nie ma się co bać, tak się większość czasu jedzie w lesie, więc jest naprawdę spoko, a fajny klimat, taki trochę slow life bym powiedział, chłopaki. No nie jest to łatwa impreza, jak na razie 2,5 godziny jazdy, 22 km przejechane, teraz szybko trzeba zaopatrzyć organizm w odrobinę prostych cukrów. I co, i dalej w ten las. I korzystając z faktu, że jest trochę spokojniej, możemy wrócić do wątku blatów. Bo no, w tym roku naprawdę mocno się przetarłem przez porównanie koncepcji jednego blatu z dwoma. I powiem wam, że coraz bardziej się skłaniam do tego, że... Żeby założyć trzy. Tak, żeby założyć trzy. Zdanie mi się wyrobiło. Jeżeli składałbym typowego gravela do jazdy 100% właśnie tego typu jak dzisiaj, to absolutnie bym się w dwa blaty nie pakował z tego prostego względu, że drugi blat po prostu mi przeszkadza, tak naprawdę to wachlowanie dźwignią z przodu po prostu w terenie jest denerwujące. Skok dźwigni nawet w GRX-ie, który naprawdę robi to dobrze, jest po prostu długi i co chwilę w terenie trzeba kombinować, zamiast po prostu sobie przelatywać po większym zakresie na kasecie w 1x11, więc Road Plus spoko, zwłaszcza na przykład przy elektronicznym DI2, przy elektronicznym GRX-ie. Natomiast w przypadku gravela, takiego dojazdy w terenie do turystyki, 1x11 czy 1x12, bo przecież tak naprawdę możliwość wkładania komponentów MTB jest praktycznie nieograniczona, zwłaszcza z kasetą na przykład z najmniejszym ząbkiem 10, a już to dopiero z 9, no to po prostu nic nam więcej nie potrzeba. I kij z tym gorszym stopniowaniem, naprawdę, po prostu jest święty spokój na trasie i dużo łatwiej w trudnym terenie, w takim tempie interwałowym, w błocie zmieniać te biegi. Jest ciężko. Gdzie jest piasek? Gdzie jest piasek? Co? A ile? Gdzie tato, nie ma piasku? Tato daleko jeszcze? Jeszcze nie. Bo wziąłem grabki i te wiaderko.
Masakra. Kiedy będzie to morze? Przedzierając się między drzewami, mamy już powoli do... A mamy przejechaną, no jest już połowa tej trasy chociaż? Wydaje mi się, że nie. Nie. Czekaj. Jest 38 km. Jest. Teraz to już jest koniec. Po pustyni... Teraz było ciężko. Teraz było ciężko, a teraz to już jest koniec, bo po pustyni to nie pojedziemy. Więc teraz prawdziwy survival. Dzisiaj jest taki piękny dzień, kiedy jest ogromny dysonans między tempem jazdy, a tempem pokonywania kilometrów, nie? Bo tempo jazdy mamy zarąbiste, jak wyścig przełajowy. Tylko, że kilometr... Trzy razy jeszcze tu przyjedźmy i ten... I Matthew Van Der Poel będzie zagrożony. Dokładnie. W linii, tylko że gorzej z tymi kilometrami w linii prostej, które uciekają tak w tempie... I metrami do góry też jest tragedia. 4 na godzinę, mniej więcej. O Boże, teraz rower na plecy chyba. To pokażę technikę jazdy na piasku. Dobrze ci szło dzisiaj. Gdzie jedziemy? Prosto. Tam, nie? Patrz, jak się postarał. Czy można? Można, widać, technika idzie do góry. Nie przerywam kręcenia, żeby nie myśleć, żeby nie mógł przestać. Nie no, dobra, coś wyjątkowo dobrze mu poszło. Teraz trzeba ten, trzeba iść jego ślady. Bardzo tutaj słuszna uwaga. Dzięki moim stożkom, trochę wyższym stożkom, koła jadą raźniej, bo szprychy ciągle widzą powierzchnię. No i tym razem piaski pustyni wygrały. Kawałek trzeba przejść. Ale możecie sobie dzisiaj po raz kolejny w tym roku popatrzeć na pustynię błędowską, znowu za nami, tym razem z innej strony. Z Tomkiem byliśmy od totalnie drugiej strony, tam gdzieś jest punkt widokowy. My dzisiaj atakujemy od drugiej strony, jest hardkorowo. Rysiek chce oddać rower na przegląd po pierwszych 200 km. Ja mam za daleko do mnie. Rower jest zadowolony, znaczy ogólnie wszystko jest w porządku, nie tylko łańcuch do wymiany, łożyska, tarcze spalone, także jest w porządku. No jest okej, jak na pierwsze 200 jest pięknie. Musi się dotrzeć. Dokładnie. Ale tutaj Marcin robi serwis roweru, bo stojak znalazł to. Trasa została zmodyfikowana. Dzień niestety zbyt krótki na pełen dystans. Więc skróciliśmy i jedziemy znanym trakiem, który kiedyś z Tomkiem B jechaliśmy i wracamy do Olkusza. Wyjdzie jakieś 60 parę kilometrów. Wiesz, pojawił się ambitny plan, żeby jeszcze skatepark zahaczyć na końcówkę. Pokazać chłopakom super rundkę trailową w centrum miasta. Może się uda. A jak nie, to co? Pogadaliśmy o pogadaliśmy. O napędach 1x11 i 2x11 pogadaliśmy. Wywracaliśmy się, męczyliśmy się. Skatowaliśmy rowery, więc wszystko było chyba tak jak trzeba. Więc teraz powoli końcóweczka.